Panowie. Nie mam reklam, włączyliście mi premium. Nie, to tylko kanał Dżentelmeni przy stole. Tak jest, Dżentelmeni znów przy stole. Zapraszamy do posłuchania tym razem naszej serii Na Gorąco, w której po prostu zaraz po rozgrywce siadamy i nagrywamy, mówimy o naszych spostrzeżeniach, odczuciach czy oczekiwaniach względem danego tytułu. Porównujemy z innymi grami, które mamy na półce. Każda gra to jest gdzieś tam konkurencja dla innego tytułu, który już mamy, znamy, więc zapraszamy do wysłuchania bardzo subiektywnej opinii. Piotrek i Irek. Aha, czyli dyskutujemy sobie, tak? No, tak, ja miałem tylko jedną partię próbą z tym, z pierwszym Teatrem Wojny. Ty zupełnie na świeżo przyszedłeś na tą partię. I z tego, co tak już chwilę wcześniej rozmawialiśmy, mówisz, że no, jednak to jest gra o przesuwaniu znaczników, tak? Wiesz co, nie mówię, że o przesuwaniu znaczników, bo tutaj na pewno jest kombinowanie. Ja jestem ciekaw, czy na przykład jeżeli się więcej partii rozegra, ale tu też jestem ciekaw, czy tutaj można strategicznie mocno planować. Pewnie pewne rzeczy można mniej lub bardziej strategicznie przewidywać, tak? Czyli inwestować w jakieś rejony świata, w którymś kierunku iść, a z drugiej strony też tutaj jest mnóstwo tych wydarzeń, które są samych eventów, prawda? Które są mocne i które cię potrafią, tak? Twoją inwestycję kosztującą cię ileś tam punktów akcji i wziąć i ci zaorać, prawda? I cię wyrzucić, tak? Ja sobie coś gdzieś, jakiś wpływ umieściłem za 3 czy 4 punkty wpływów. Ty zagrywasz jedno zdarzenie. No to jest tak typowe dla tych, nie? Dla tych gier. Znaczy, to ja nie mówię, że to jest złe albo dobre, tak? Tylko bardziej, że to jest cecha, tak? Bo to, że akurat gra jest dynamiczna, że to się zmienia, to zależy. Jednym to się będzie podobało, innym nie. Mi się wydaje, że to jest akurat in plus, tak? Bo to trochę byłoby smutne, gdybyśmy mieli grać 6 godzin, tak? I ktoś się pierwszy gdzieś ustawi i już tam zabetonuje swoją pozycję. Tego raczej nie ma. No ale nie, ale to może najpierw ty jeszcze powiedz. Ja za chwilkę jeszcze powiem jakby o swoich odczuciach. Co tobie się podoba w tej grze? Może powiedz mi. O taką. Znaczy, na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że jest więcej działań niż w Twilight Imperium. Tam właśnie bardziej byłem ograniczony. Twilight Struggle, tak. Że tam byłem bardziej skupiony na zagraniu karty wydarzenia i tak naprawdę to był główny nacisk na moje działanie. Tutaj, jeśli wydarzenie mi akurat nie podchodzi, wydarzenia nie są aż tak mocne, wydaje mi się, że są na pewno sytuacyjne, ale nie grają głównej roli w rozgrywce, bo można iść w rynki, można iść w politykę czy wojnę. Suma summarum oczywiście chcesz być po trochu wszędzie. Jeśli wiesz, że gdzieś tam nie uda ci się wygrać, no to przynajmniej zremisować, nie? Dla mnie sama rozgrywka była, nie wiem dlaczego, ale bardziej ciekawsza niż w Twilight Imperium. Twilight Struggle, cały czas mylę, tak. Zimna wojna, są podobne tytuły. Było więcej rzeczy, na które mogłem zwracać uwagę, na które mogłem się bawić, nie tylko właśnie te wydarzenia z kart. Przynajmniej ja takie mam wspomnienia z moich tam kilku partii w Zimnej Wojny. No ale tak na gorąco zbierając myśli, to nie przytłoczyła mnie aż tak bardzo jak Zimna Wojna. Mimo, że to jest kawał ciężkiej gry, to jednak ta swoboda poruszania się po różnych tych obszarach bardzo mi się podoba. Że... Czyli porównujemy, tak? Porównujemy do Zimnej Wojny. No mimo wszystko chyba gdzieś te porównanie. Chociaż to jest no inna gra, kurczę, no bo jednak tych działań jest te działania inaczej przebiegają. Tam właśnie była bardziej taka walka o te wpływy, koniecznie zdobywanie, tam rosły te cyferki w miastach i tak dalej. Po prostu chciałeś jak najwięcej napompować swoje miasto, żeby ktoś komuś się już nie opłacało, nie? Cię stamtąd wyrzucić. Battlegroundy. Tak, tutaj jest tak naprawdę kilka możliwości podejścia przeciwnika, bo raz, że są karty z tymi wydarzeniami, dwa, że jest wojna, że są te punkty przejęcia, że możesz ten region zabrać, czy to fort, czy to terytorium. Możesz też użyć żetonów konfliktu, które też osłabią daną lokację. No i to mi się podobało, że my skakaliśmy po całym świecie tutaj.
Nie było takich punktów, o które, no, takiej chłopskiej miedzy, o którą żeśmy czas walczyli. Było kilka regionów, które gdzieś tam zmieniały właścicieli, ale jednak działo się na tyle dużo, że ja zagrałem strasznie lamersko i tutaj też może nie poczułeś tego zagrożenia z mojej strony, bo już mnie rozwaliłeś w trzeciej turze. Ponad 30 punktów zebrałeś, więc no ciekaw jestem kolejnych partii. No ciekaw jestem, czy będziesz chciał siąść do kolejnych. Dobra, to ja trochę się ustosunkuję, okej? Więc tak, dla mnie na przykład podobieństwa z Zimną Wojną są i to są niemałe, właśnie głównie ze względu jakby na mechanikę tych wpływów, prawda? Tutaj powiedziałeś, że mamy możliwość jakby wydawania punktów, jakby trzy waluty można powiedzieć, że mamy w grze, prawda? Bo mamy punkty właśnie takie militarne do wzmacniania sił na tych teatrach działań wojennych. Mamy punkty ekonomiczne, żeby walczyć o rynki i mamy punkty też... Handlowe. A ekonomiczne i polityczne. Polityczne, żeby się wzmacniać swoje wpływy na świecie, tak w różnych regionach świata. No i właśnie to już nawet tak o tym mówimy, tak naprawdę, mechanicznie, to są po prostu trzy waluty, które służą do tego, żeby zdobywać wpływy na trzech różnych rodzajach pól. I my tutaj tak naprawdę gramy po prostu trzy area control, tylko to, co jest sprytne w tej grze, tak, bo gdyby nie to, no to ta gra byłaby wręcz prymitywna, to jest to, że te trzy... Zazębiają się. Tak, że te trzy sfery się ze sobą zazębiają, tak, że okej, niby wzmacniam się militarnie, ale to ma wpływ na to, że na przykład mogę bronić swoich regionów rynków ekonomicznych, rynków ekonomicznych, albo mogę właśnie wzmacniać się w wojnach, które później będą osłabiały czy politycznie, czy ekonomicznie jeszcze przeciwnika, albo mnie wzmacniały w różnych rejonach Europy. Ale w dalszym ciągu mechanicznie to są area control, tylko takie dosyć mocno już złożone, mocno skomplikowane, takie nie takie płaskie, powiedzmy jednowymiarowe area control, tylko czy area majority, już mniejsza o to. Tylko takie powiedzmy dwuwymiarowe, tak, że one gdzieś się właśnie zazębiają, się przenikają. W Zimnej Wojnie, w Twilight Struggle mieliśmy powiedzmy troszeczkę bardziej to płaskie. Tak? Różnica jaka jest zasadnicza, to o czym ty wspomniałeś, że w Twilight Struggle takim chyba w ogóle jakby centrum gry to jest zarządzanie... Wydarzeniami. Tak, zarządzanie jakby tym, co cię uderzy, co cię kopnie z półobrotu, tak? I minimalizowanie właśnie tego negatywnego działania, tak? To jest w sumie chyba clue gry. Tutaj to, co powiedziałeś, tak? Że ta gra jest bardziej taka pozytywna, tak? Tam jest olbrzymi efekt negatywny, który chcesz minimalizować. Tutaj jakby samemu nie masz wpływu na bezpośredniego na to, co cię uderzy. Po prostu patrzysz, jakie możliwości przeciwnik ewentualnie będzie miał w swojej turze i żeby powiedzmy zbyt szybko nie zniweczył twoich planów, więc faktycznie ona jest bardziej taka pozytywna, bardziej w rozbudowywanie się niż myślenie o tym, że Jezu, jak tutaj uniknąć tego olbrzymiego, tej ciężarówki, która na mnie jedzie. Chyba wynika to z tego też faktu, że dominacje tak jakby są na trzech regionach, czyli ekonomia, wojna i polityka. Tam było tych naprawdę tylko było dominacja w regionach i tyle. Punkty były za dominację w regionach. Tutaj możesz punkty zdobyć jeszcze na innych przestrzeniach, nie? No tak, była karta dominacji, wychodziła, no i liczymy tego. Tak. Czyli, ale... No tak, ale bo tam była jedna waluta i jedna jakby plansza z przewagami, tak? Z area majority. Tak, i ten ciężar był położony na tą jedną walutę. Ale czy rozumiem, że po prostu decyzje, które tutaj zapadają, nie do końca cię interesują? Znaczy właśnie, na czym polega dowcip, no, tak? To może być gra bardzo dobra w swojej kategorii, jak to się ładnie mówi. Natomiast problem jest taki, że ona... I też rozumiem, że ona może bardzo fajnie, bardzo dobrze oddawać realia historyczne, tak? I tło tego konfliktu. Ja właśnie jakby nie znam tego konfliktu. Pewnie gdybym więcej wiedział o tym konflikcie, to dużo bardziej by to do mnie przemawiało. No tak, jak znasz Star Warsy, to fajnie się w Rebelię gra. No. I jakby ja myślę, że może bym jeszcze spróbował jedną partię i na pewno chciałbym już właśnie wtedy sobie troszeczkę przeczytać, tak żeby bardziej się wczuć klimatycznie, bo na przykład mapa jest świetna, super wygląda, bardzo fajne jest wykonanie, mapa się w ogóle wydaje ciekawa, czyli te połączenia, tak, one wydaje się, że to jest sprytnie pomyślane, tak żeby ta gra była ciekawa, żeby to... No mi się podobają konflikty, bo są bardzo fajnie rozkładają ciężar. Ale które konflikty? Wojny? Tak, że czasem floty biorą udział w wojnie, czasem właśnie konflikty biorą
większy nacisk jest na żetony konfliktów. Także te wojny też są ciekawie przedstawione. To nie jest tak łopatologicznie, że w Europie to tylko to i to i to. Tak, zgadzam się. Mechanika wojen jest bardzo sprytna. Tak, tak, tutaj się zgadzam. I też fajnie jest, że faktycznie tam jak wysyłamy kolejne oddziały, to nie jest tylko dodaj jeden siły, dodaj dwa siły, dodaj trzy tak, siły. Tak, usuń flagę. Tak, zmniejsz. Dług zwiększ. Tak, zmniejsz, zwiększ dług i to ma przełożenie na grę. Także tu jest mnóstwo fajnych rzeczy. Ale masz labirynt. Wojna z terroryzmem. Znaczy nie, ale poczekaj, tak? to jeszcze moment. Nie? Okay. To, co mi jakby powiedzmy zawiodło w tej grze, ale znowu mówię, to jest cecha tej gry, tak? Że to jest po prostu bardzo złożone, takie wielowymiarowe area control, bo tutaj nie ma żadnej ekonomii. Tutaj nie ma żadnej ekonomii. Tu w sensie, okej, znowu to jakieś tam moje wyobrażenia, tak, były, że jeżeli będę dominował, nie wiem, rynek bawełny, to coś z tego wyniknie, jakieś właściwości dla mnie, jakieś plusy ekonomiczne. PZ-y. Tak, nie tylko PZ-y. Okej, rozumiem. Tylko wiesz, będę mógł lepsze jednostki budować, inne, może moje państwo będzie coś miało, jakieś specjalne możliwości i tak dalej. Tutaj tego nie ma. Tu są po prostu PZ-y, tak? Jakby... Tak, bo tutaj nie mamy swojego państwa po prostu. I znowu, ja rozumiem, że to były imperia, dla których to, czy się zarabiało ileś tam nawet set cebulionów, tak? Już mniejsza to walutę o rząd wielkości pieniężnych, jakie tam były zarabiane, nie miało znaczenia, tylko same wpływy, tak? Wpływy ekonomiczne, z których wynikały wpływy polityczne, jakby sam być może nawet prestiż, tak? Panowania nad, czy dominowania rynku bawełny, tak? Już to było najważniejsze, a nie to, czy oni zarobili ileś tam tych cebulionów więcej albo mniej. I to mnie nie satysfakcjonuje. To tak mi teraz, jak mówisz o tej grze, staje przed oczami Pax Renaissance, który na dwie osoby można zagrać w 20 minut, 40, nie? I tam też mamy podobną sytuację, że nie chodzi o to, że mam swój region, tylko po prostu umiejętnie nim zarządzam. I wychodzi z tego, że lepiej w takiego Paxa zagrać, który jest 100 razy krótszy. Podobne odczucia, czy nie? Czy dla ciebie to są zupełnie... Nie, to dla mnie to są kompletnie inne gry. No mówię, to jest... No bo tam też jest taka abstrakcja, jeśli chodzi o... Znaczy symulacja bardziej właśnie kierowania jakimiś imperiami, nie? Tak, ale tam masz bardzo mocny aspekt ekonomiczny. Tam czujesz, że masz pieniądze albo nie. No bo masz swoje tablo, masz... rośnie ci tablo i czujesz... Ale tak, nie, same pieniądze, tak? Same pieniądze, że masz koncesję albo nie. Jeżeli masz koncesję, to zawsze jesteś w stanie te pieniądze wyczarować, tak? Jeżeli nie masz tych koncesji, to się zaczynają problemy, ale być może masz komers i tak dalej. No tak, bo możesz mieć pieniądze i... Jakby tak, Pax według mnie jest grą nieporównywalnie bardziej bogatą, tak? Tutaj jest... To jest bardzo złożone... No i do rozegrania w przeciągu godziny, nie? Na dwie osoby. Zależy, no. Jak są wyrównani gracze, to gra się cały deck kart, tak? To już wtedy dwie godzinki schodzi, nawet przy dwóch partii. Ale ja bym wrócił nie teraz do Imperial tak? Struggle. Nie. Nie. Ja, jeżeli już, to właśnie z Zimną Wojną bym to zestawiał, bo Zimna Wojna jest dużo prostsza mechanicznie i tam też mamy area control, tylko że mamy inną mechanikę, powiedzmy to dominującą, czyli zdarzenia i zarządzanie tym negatywnym. Tutaj mamy to, co powiedziałeś, głównie tak naprawdę action points, tak? Czyli wydajemy punkty akcji. Mamy znowu z Wirzin das Volk, tak powiedzmy, wziętą mechanikę draftowania, tak, tych kafelków z akcjami, jakie będą nam dostępne. No bo tam są karty, tu są tak. To miksowane jest jeszcze, że można sobie odpalić tamtych premierów, skombować sobie ze zdarzeniami, sobie to skombować. To jest przyjemne, to są rzeczy, które mi się podobają, ale ja ogólnie w ostatnich latach jestem dużym fanem ogólnie kart, tak, karcianek, czyli gier, które nie masz tylko cztery akcje możliwe, tak, tylko masz de facto nieskończoną ilość akcji, którą ci definiuje deck kart, tak? Jakiś tam z jakimiś właśnie zdarzeniami ekstra. Więc to jest fajne. Mechanika wojny jest fajna. To area control też jest bardzo fajne, ale to już nie jest coś, co mnie po prostu jakby tak porusza, tak? Że wow. No mówię, okej, taka być może była specyfika tego konfliktu, przynajmniej w takiej makroskali, tak? Bo to jest wojna, która się na przestrzeni chyba wieków, tak? No 100 lat, tak, że to stoletnią. Znaczy, coś miałem powiedzieć, no ja cały czas będę gdzieś tam operował innymi tytułami przyrównywał, bo jednak ta mechanika CDG się często pojawia w naszych grach i jest lubiana. Nie odczułem takiej asymetrii jak w Labiryncie. Na przykład w Labiryncie gra się zupełnie inaczej. Tutaj być może po iluś tam partiach rzeczywiście się zauważa, że Francuzi idą bardziej, nie wiem,
militarnie Anglicy, finansowo to tam strzelam teraz, a jednak w Labiryncie ta asymetria jest od pierwszej partii, ktoś siada i po prostu od razu widzi, że ja gram inną grę, tak, ty grasz inną grę. I to jest dla mnie na minus, jeśli chodzi o dwuosobowe gry, no bo lubimy, jak jest jednak w dwuosobowych grach asymetria. Ja bardzo lubię, ale znowu, tutaj będę bronił akurat gry, że to jest bardziej cecha tej gry. Nie mówiłem, że to jest wada czy zaleta. Znaczy mówimy, co nam się podoba po prostu też w grach. Znaczy to też nie jest tak, że te strony konfliktu są identyczne, prawda? Bo mamy innych premierów. Ja czułem na przykład, jakie ty umiejętności odpalałeś. Tak, bo ja często się wzmacniałem na akwenach, dużo eskadr taniej mogłem kupować. No. Mhm. Tutaj, o właśnie, jeżeli chodzi o aspekt ekonomiczny, tak naprawdę, jeżeli już jest jakiś aspekt ekonomiczny, to jest właśnie... zarządzanie długiem i jak się nazywa PPP, punkt odwetu. Tak, to jest fajne. Że takie dwa rodzaje długu można. Brakuje ci jednego punktu, no i nie powiesz, kurczę, no nie... Tak. To jest lżejsze niż w Zimnej Wojnie, nie? Bo tam po prostu no, brakowało ci, no to ci brakowało, koniec, nie zrobisz tego. A tutaj się cały czas możesz tym długiem ratować i dzięki temu fajne kombosy robić, gdzieś tam się wyciągać. Tak, tak. Tak, okej, zgodzę się. I to fajnie... Mi się też wydaje, że sprawia, że ta gra jest bardziej dynamiczna, bo jednak faktycznie w Twilight Struggle, w Zimnej Wojnie było tak, że nawet jak zagrywałeś jakąś ekstra mocną kartę, to po prostu odpalałeś to i koniec, a tutaj możesz się kombować, prawda? Tak. Wydajesz 4 punkty. Plus coś tam z ministra, tak i nagle się robi taka drabinka, tak, nie? Tak, nagle się z tego robi 8 punktów albo więcej i to potrafi... No, zupełnie przemeblować. A jednocześnie masz poczucie zagrożenia, bo dużo kart gdzieś tam się opiera na różnicę w długu, że jeśli bardziej się wysforujesz do przodu, jeśli chodzi o dług, no to może cię przeciwnik zagrać jakąś tam kartą, która cię zaboli. No to widzisz, to być może Anglicy mieli, tak? Ja takich kart nie widziałem, ale okej, wierzę, tak? Miały, ten deck, tak. Ten deck jest duży, eventów jest dużo. No mówię, to jest nie, bardzo... Znaczy na epokę nie jest aż tak... Jest to powiedzmy po dwóch rozgrywkach, myślę, że te karty są do ogarnięcia przynajmniej tam z pierwszych dwóch epok, nie? No, ale... Widziałem w internecie, też się pojawiały takie zarzuty wobec tego losowego dociągania rynków? Zarówno rynków, jak i chyba tych punktów zwycięstwa za dominację, prawda? Że jak ktoś jest ustawiony w jednym regionie, no to mu później samo to kapie złoto. Co ty o tym myślisz? No tutaj nie odczuliśmy, ja nie odczułem jakiejś przewagi. No my żeśmy się raczej wszędzie żeśmy się ze sobą gdzieś przepychali, mniej lub bardziej. Wiadomo, że były rejony gdzieś, gdzie bardziej Anglicy mieli przewagę. Pod koniec ja chyba niepotrzebnie zainwestowałem więcej sił w Europę, która tak naprawdę mało punktowała, a ty jednak przejąłeś dużą część rynków. Pewnie tak. Ale to wynikało z mojego błędu, a nie z losowego doboru. Tak. Jakby całą rundę mamy, więc ja nie wiem, ja tego nie czuję jako jakąś taką wadę. Przynajmniej po tej pierwszej partii tam. Brzmią. Natomiast mówię, no mnie najbardziej jakby sama... Idea. Sama idea gry, tak? Jakby sama główna oś tej gry, która się toczy, tak? Tutaj ekonomia jest marginalna, bo tak naprawdę zarządzanie tym długiem to jest taka większa ekonomia. Nie ma w tej grze żadnej mechaniki takiej ekstra nowatorskiej. Nie ma. To jest zlepek rzeczy, które już gdzieś w jakichś innych grach były. Tutaj nie ma niczego nowego, ale to też nie jest jakaś wielka wada. Tak? Nie oczekuję od każdej gry, że będzie wymyślała koło na nowo. Chodzi mi bardziej o ogrywalność. Na pewno jest też na początku zwłaszcza przytłaczająca ta gra. Bardzo mocno. Bo... Tak, jeśli ktoś nie czytał instrukcji, tylko powiedzmy, no tak jak ty usłyszałeś po prostu tłumaczenie zasad, no to tak. Natomiast same zasady wydaje mi się, że nie są wcale takie aż bardzo skomplikowane. Tak. Jak na jakieś tam powiedzmy wargamy, czy no tak, no, no, konsimy, tak? Ja labiryntu, mimo że grałem ponad 10 razy, nie jestem w stanie go wytłumaczyć. Labirynt na pewno. Grałem 10 razy i no, siadam zawsze i tam się ciebie jeszcze coś dopytuję. Tak, no. Samo Pax Renaissance, to też bez porównania. Tu jest dużo rzeczy takich intuicyjnych. No, co mówisz, że zazębiają się rzeczy. Trzeba znać tam parę szczegółów, tak, kiedy może czego użyć, do jakich, jak zmodyfikować jakieś pewne wartości, ale to jest do ogarnięcia. Graliśmy chyba 3 godziny. 2,5 nawet. 2,5, tak. 2,5 godziny, 3 tury. I to też żeśmy jeszcze tłumaczyli, parę razy, tak, żeśmy tam doszukiwali. Tak. No, no. Tak. Nie wiem, no powiem szczerze, że mam mieszane uczucia. Raczej to, znaczy to no, nie, ciężko mi sobie wyobrazić, że to będzie jakaś taka moja go-to gra, tak? Zwłaszcza dwuosobowo, gdzie... Mamy ich dużo.
mam ich dużo, ja mam bardzo dużo osobiście tytułów, które no niesamowicie wysoko cenię, tak? I tam w ogóle które już zainwestowałeś ileś tam czasu na naukę, na... Nie o to chodzi. To nie o to chodzi, tylko bardziej chodzi o to, że sprawiają mi niesamowicie tak duży mi fan sprawiają, że w ogóle jeszcze wiesz, wbicie się jakby z konkurencją, to graniczy z cudem, tak? To już się zdarza raz na parę lat, może raz w roku się zdarzają pojedyncze tytuły, tak? Gdzie jednak ogrywamy. Nie wyobrażam sobie raczej, żeby ta gra do takiego mojego topu wskoczyła. Za dużo jest rewelacyjnych gier, żeby... Dla mnie jest dużo ciekawszymi decyzjami. Okay? Jeżeli ktoś jest dużym fanem bardzo Area Control, historii pewnie też, to być może będzie to grą faktycznie zachwycony. A jak oceniasz dynamikę tej gry? Bo powiedzmy w Zimnej Wojnie miałem wrażenie, że to jednak jest takie wszystko mozolne, przytłaczające. Tutaj było te przytłoczenie dla mnie też tą ilością decyzji, nie aż takie jak w Zimnej Wojnie. Ale rzeczywiście no no niestety to jest ta cecha tych gier, gdzie przerzucamy tymi żetonami, że aż takiej dynamiki nie ma, jak no zaraz tutaj rozłożymy Sekigahare, gdzie bloczki fruwają po mapie w jedną, w drugą. No tutaj jednak jest to rozgrywka bardziej polityczna, więc jest na pewno jak na Area Control na pewno bardziej statyczna chyba, nie? No bo my w przypadku Area Control jesteśmy tak przyzwyczajeni do dosyć takich dynamicznych gier. Porównując Labirynt, no cały czas gdzieś tam przerzucamy te wojska z jednego miejsca na drugie. Labirynt nie jest Area Control tak naprawdę. Tam bardziej o wpływy polityczne walczymy. I właśnie widzisz. No tam też jest polityka, ale jednak ta akcja się dużo szybciej dzieje, dużo intensywniej. Tutaj tak naprawdę jak ja wykonywałem swoją rundę, to widziałem, że czasem tam odchodziłeś, coś tam sobie robiłeś, aż tak nie byłeś zaangażowany moimi ruchami, no bo wiedziałeś, że co najwyżej gdzieś tam usunę ci jakiś znacznik i nie będzie to miało ogromnego wpływu na twoje dalsze działanie. Nie, to będzie miało wpływ, tylko... Tylko widzisz, to jest pewnie też znowu specyfika gier tych z action points, tak? Gdzie wydajemy jakieś punkty akcji, możemy je w różny sposób rozdysponowywać, że jak zaczyna się twoja tura, to z reguły właśnie masz do podjęcia kilka decyzji, tak? Musisz spojrzeć na mapę, na aktualny stan mapy, ile masz tych, jakie masz w ogóle akcje dostępne, ewentualnie co mi chcesz oddać. W ogóle nie wiem, ty patrzyłeś na przykład, jakie żetony akcji mi oddasz? Z raz może się zdarzyło, że jeśli chodzi o wydarzenia, powiedzmy, popatrzyłem, ile jest wydarzeń. To tak, to ja to też sprawdzam sobie. Ale szczerze powiedziawszy, nie wiem, być może mieliśmy taki rozkład tych żetonów specyficzny, że... Że było dużo takich, jakie chciałeś, tak? Nawet nie to, że były dużo taki ten, ale jakby nie widziałem możliwości czegoś takiego, że myślałem sobie, o, jak ci zabiorę ten żeton, to czegoś tam nie zrobisz. Być może to po kolejnych rozgrywkach gdzieś tam rzeczywiście może być zauważalne. Więc na przykład ta mechanika, no tak, być może masz rację, tak, że to jest ten, ale na przykład to już ty zresztą zauważyłeś, że ta mechanika jest no tam wzięta, nie wzięta, ale powiedzmy taka wzięcza podobna mechanika była już w Zindas Volk grze. I tam według mnie dużo ciekawsze były te decyzje odnośnie tego, którą kartę chcę wziąć. Tam te tak zwane agonizing decisions, to co mi się tak strasznie podoba. Tak. Po pierwszej partii już to było zauważalne. Tak, ja pamiętam, że tam to każde jedno rozdanie kart, nawet ostatnie karty, gdzie tam teoretycznie całą rundę można było sobie zaplanować, to ja siedziałem, obgryzałem te paznokcie, denerwowałem żeby się nie wziął tylko tak tej dalej, karty. Żebyś tylko nie wziął, czy mi się uda, czy mi się nie uda, och, czy wziąć lewą, czy prawą. I tam miałeś decyzję, czy sobie pomóc, czy komuś zaszkodzić. Tak. I to było w równej szali. I dużo bardziej było to dla mnie czytelne i dużo bardziej ciekawe. Tutaj po prostu patrzyłem, czy chcę event odpalić. Z reguły chciałem, bo te eventy są mocne, karty zdarzeń. To, co powiedziałeś, patrzyliśmy sobie, ile jest tych krzyży, tak, czy mieczyków, już nie pamiętam, pozwalających odpalać eventy. Okej, ja zdążę tyle, ty zdążysz tyle, ciach, lecimy. I to w miarę szybko szło. Tak naprawdę najwięcej czasu już spędzaliśmy później, jak chcieliśmy w miarę efektywnie rozdysponować te punkty akcji, tak, i wykonać jakieś już akcje na planszy. Ale sam dobór kafelka, to nie było coś takiego, że ojejku, czy wziąć lewy, czy prawy. No, ja było ich aż 9, to też właśnie... No okej, Co nie jest złe, niekoniecznie jest złe, bo ta gra jest i tak długa, prawda? Jakby tutaj jeszcze siedzieć i za dużo na to czasu poświęcać, ale no, nie wiem, czy tutaj ten wybór tych kafelków to nie są takie trochę, znowu, to jest po jednej partii oczywiście, no tak. Do przemyślenia, więc to tak... To zaznaczamy od razu,
No ja nie lubię przeciągania liny, no niestety. To jest cecha gry, której jakoś, nie wiem, drażni mnie przeciąganie liny w grach. Lubię konkretny wynik, dążenie do jakiegoś osiągnięcia celu, niż po prostu cofanie się do przodu, cofanie do przodu. No ale... No ale jest to cecha tej gry. To ktoś kupując tę grę jest świadomy tego. Ja byłem świadomy. Rozumiem twoje zarzuty. Spodziewałeś się dużo ciekawszych działań takich ekonomicznych, tak, budujących twoje imperium. Że czułeś, że po prostu twoje imperium się wzmacnia z epoki na epokę. No tutaj tam przewaga rzeczywiście ci tam rosła z każdą turą. Ale nie była to kwestia jakiejś tam budowy silnika, tylko po prostu... Znaczy ja ci powiem tak. Tu jest pewna mechanika wykonywania akcji, tak? Eventy są, wybieramy sobie żetony z punktami akcji, jacyś ministrowie są. Takie troszeczkę to jest podoklejane różne rzeczy. One są fajne, ale to jest po prostu jakaś mechanika wyboru akcji. Okay? Na planszy mamy tak naprawdę, powiedzmy, trzy rodzaje area control, które gdzieś się fajnie się zazębiają, fajnie się przenikają. Do tego jeszcze dochodzą wojny, raz tam co mniej więcej, no, później już częściej są to wojny, co kilka tych naszych dużych rund. Tur, no. Ale tak, area control, czyli zdobywanie przewag. Ekonomia, area control, zdobywanie przewag. Tam naprawdę nie ma... No, jest to smutne po prostu, bym powiedział, trochę takie prymitywne. I punkty zwycięstwa. Masz przewagę w Europie, punkty zwycięstwa. Masz przewagę w Indiach, punkty zwycięstwa. Zwycięstwa w ten. Więcej zbawiony zbierasz, punkty zwycięstwa. No smutek, no. Ta gra, wiesz, 10 lat temu to by była furora, tak? Ale dzisiaj to jest trochę smutne. Powiem szczerze. Jakby... No czego innego oczekuję już o grach, które wydaje się dzisiaj, tak? To jest gra, która jest dosyć złożona, która też jest długą grą. Tak. To jest dosyć długa gra. Znaczy, to jest długa gra. Jakby znowu, w swojej kategorii Area Control to jest pewnie jedna z fajniejszych Area Control. Potencjalnie dwuosobowych. Jeżeli ktoś się jeszcze historycznie interesuje, jakby widzi to tak, że stawia ten znacznik wpływów gdzieś tam w Kurpie, w Indiach i że to jest związane z jakimś zdarzeniem historycznym, tym się ogrzeje, to będzie to dla niego fajne. Natomiast według mnie jako gra, on jest po prostu okej. Okay. Czyli tak naprawdę te wszystkie pola, okrągłe, rąby i tak dalej, mogą mieć jeden kształt, bo tak naprawdę sprowadza się tylko do ilości punktów. One mają różne kształty, żeby łatwiej było je skategoryzować po prostu na punkty, które wydajemy. No ale gdyby te punkty sprowadzić tylko do jednego rodzaju i pola do jednego rodzaju, tylko niektóre miałyby znaczek towaru, a niektóre po prostu polityczny znaczek sojuszu, no to tak naprawdę sprowadzilibyśmy to do jednej waluty. Bo z tego, co rozumiem, to trochę sztucznie są te trzy waluty rozdrobnione? Że można by tak naprawdę zrobić grę z jedną walutą? Nie, tutaj nie będę czegoś takiego ryzykował, na pewno nie. Tylko, że to w dalszym ciągu to są po prostu trzy smutne area control dla mnie. Przepraszam, że tak powiem, ale dla mnie to jest smutne area control, bo ja już takie gry ogrywałem 5 lat temu i więcej i ona nic pod tym względem nie wnosi. Poza tym, że te area control się zazębiają i się przecinają. Tak, są. I widzisz, nawet same warunki zwycięstwa, to jest tak smutne, że tu się tylko punkty zwycięstwa, jakieś wirtualne PZ-y się otrzepia, żeby wygrać grę. Nie ma czegoś takiego, kontroluj. Znaczy, okej, tak, można tam chyba, są jakieś takie szczególne warunki zwycięstwa. Tak, ale to musisz kontrolować wszystkie regiony plus jeszcze wszystkie rynki w jednej właśnie, rundzie. Ale nie ma czegoś takiego. Właśnie to jest kolejna rzecz, której ja coraz bardziej nie lubię w grach, tak? I znowu to jest moje widzimisię, tak? Że po prostu zdobądź PZ-y, miej na koniec więcej PZ-ów, porównaj sobie, kto ma więcej PZ-ów i tak dalej, i tak dalej. Nie ma czegoś takiego, że na przykład miej, tak jak znowu wrócimy sobie do Pax Renaissance, tak? Miej na przykład o dwa imperia kontroluj więcej niż przeciwnik, albo kontroluj miej więcej koncesji na morzu, czyli... Że to ty wybierasz warunek zwycięstwa, to jest fajne, tak? Ale wiesz, że te warunki zwycięstwa są zróżnicowane, tak? To nie jest po prostu miej więcej PZ-ów, tak? Na koniec, jakichś wirtualnych PZ-ów, a PZ-y za co trzepiesz? No właściwie za wszystko w tej grze, tak? Trzepiesz PZ. Taki felt... Czyli taki trochę no tak, no smutna feldowa area control.
I znowu, ona świetnie jest wydana, ślicznie jest wydana, ma ciekawe rzeczy, ale nie wiem, no decyzje, okej, przepychamy się na tej planszy, raz ja ci coś zabiorę, raz ty mi coś zabierzesz. Pewnie można jakoś sprytnie właśnie zagrać, bo ta plansza jest na tyle sprytna, że można właśnie odcinać coś, czego tak, żeśmy nie robili pewnie w dostatecznym. Prowadzić ciekawe kombo, które gdzieś tam zmiecie w pół regionu. No, no tak, okej. Fajne są te żetony korzyści, które gdzieś tam też właśnie pomagają zrobić jakieś takie ciekawe kombo. Wiesz co, one są fajne, natomiast ja jestem ciekaw, bo chyba ty jakieś miałeś ciekawsze, natomiast moje były, to znowu były żetony w stylu dołóż konflikt. Czyli de facto tam zmniejsz wartość jakiegoś pola do 1 i wyłącz je z gry. Albo taniej można jakoś tam akcję 1 wykonać. No takie nieporywające, no zupełnie nieporywające, tak? Ich jest bardzo dużo, tak? One mają pewne ograniczenia, że można w jakimś rejonie tylko je aplikować, ale to jest po prostu, tak? Plus 1, minus 1 jakiś modyfikator. Nic takiego nadzwyczajnego. No okej. Wiesz, jakby ja nie wiem, kontroluję na przykład pole korsarzy w Oceanie Atlantyckim i co z tego? Czy ja czuję, że mam piratów czy coś takiego? Nie, ja mam po prostu dołóż znacznik. No masz żeton korzyści, tak. Tam, no. Tak, albo minus jeden na przekręcenie jakiejś flagi. I zwróć uwagę, że nawet jak my mówimy o tej grze, to cały czas mówimy o niej mocno mechanicznie tak naprawdę. Bo tu nie ma dla mnie polityki, tak? Tu jest area control na polach, które się nazywa polityka. Tu nie ma ekonomii, tu jest area control, takie zwykłe, proste area control na polach o nazwie ekonomia, tak? Zamień ekonomia na brylanty, zamień sobie polityka no tak, tu masz rację, bo z rynku nie masz pieniędzy, które możesz zainwestować w coś tam. Tak. No nie, masz więcej punktów. Tak. Z poselstw, z polityki nie masz więcej możliwości. No dają ci siłę do konfliktów. Okej, to tu jeszcze widzę. No ale to tak, no wszystko się sprowadza do tego, że masz po prostu więcej punktów i to jest przepychanka punktowa. Teoretycznie każdą jedną grę można sobie sprowadzić do aukcji, tak? Bo na przykład jak mamy area control, to też jest rodzaj aukcji, tak? Ja daję 4 wpływu, ty dajesz 5 wpływu, wygrałeś, tak? Czyli de facto aukcja, tak? Tak samo wojny, tak samo jakby teoretycznie wszystko można do tego sprowadzić, ale one się za mało według mnie różnią, tak? Jakby te rzeczy i jakby jedyny moment, kiedy ja czuję, tak? Politykę, to jest wtedy, kiedy właśnie zagrywasz jakiegoś premiera, który mówi, tak? Jeżeli kontrolujesz, czy tam masz większe wpływy w Bawarii, to coś tam zrób, prawda? Albo zagrywasz zdarzenie, że jeżeli właśnie masz obecność gdzieś tam na Karaibach, to mogą wybuchnąć jakieś zamieszki i tak dalej. I w tym momencie ja czuję jakikolwiek tak naprawdę klimat, dlatego na przykład klimatycznie według mnie, to jest znowu moje osobiste odczucie, dużo większy klimat czułem w Twilight Struggle właśnie ze względu na te eventy, prawda? Sam klimat, już mniejsza o to, czy ci się ta gra podoba, czy nie. A ekonomia, jedyna ekonomia dla mnie to jest zarządzanie długiem, tak? Czy tam właściwie dwoma rodzajami długu, bo jeszcze te punkty odwetu, czyli taki powiedzmy pozytywny dług, który możemy gdzieś tam zdobywać. I mówię, jakby ja się nie czepiam mechanicznie, że tu jest coś zepsute, tylko dla mnie to jest po prostu bardzo skomplikowane area control. Z jednej strony, a z drugiej strony w sumie trochę prymitywne to area control. Tak, tak jak w Twilight Struggle mieliśmy dokładanie, zdejmowanie tych znaczków wpływu, tak samo tutaj robimy tylko na trzech różnych rodzajach pól, które się gdzieś przenikają, tak, z trzema różnymi walutami. I nie wiem, miałeś tu w tym momencie, na przykład, no mówię, ja teraz znowu porównam sobie do tego Virs in Dazwolt, bo w Virs in Dazwolt mieliśmy też mechanikę. No tam ekonomia jest niesamowita. Draftowania mieliśmy i mieliśmy też planszę, gdzie właśnie pewne rzeczy dokładaliśmy, zdejmowaliśmy sobie, psuliśmy i tak dalej. Więc ona pod pewnymi względami według mnie jest chyba najbardziej podobna tak naprawdę do tej gry. I tam też tak naprawdę mieliśmy ileś tam rodzajów area control, tylko właśnie według mnie tam było dużo bardziej elegancko to zrobione, bo tam na przykład sąsiadowanie tych regionów miało olbrzymi wpływ. Tutaj też ma wpływ. Tak, tam odcięte fabryki i tak dalej potrafiły zaboleć. No. Tak, tam się znowu tam troszeczkę inna gra, ale mówię, w Virs in Dazwolt jak graliśmy, to ja za każdym razem tam naprawdę pojedyncze tylko wzięcia kart, czyli pojedyncze akcje były takie, że myślałem sobie, dobra, już nieważne co zrobić. Nie? A wiesz dlaczego mogę ci przerwać? Wydaje mi się, że dlatego, że był jasny podział twoje, moje. Że ja dbałem o swoją stronę, mogłem ją albo wzmacniać, albo osłabiać twoją, a tu tak naprawdę nic nie jest naszego, bo wszystko za chwilę, wiadomo, traci, przechodzi w ręce przeciwnika.
nie wzmacniam się w żadnym regionie, no wzmacniam się, dokładam sobie jednostki, ale tam rzeczywiście dbałem o tą ekonomię mojej części NRD czy RFN. I tam sensownie zarządzając, czułem, że ten mój gigant się gdzieś tam podnosi albo upada na kolana. A tutaj to jest cały czas no, przepychanie się na punktach. No. Masz rację. Czy wiesz, tam też tak naprawdę miałeś jakieś przepychanie się, miałeś posuwanie tych... Ale za tym szedł taki, no nie wiem, czy klimat to jest dobre słowo, ale no, było poczucie... Ja tam miałem niesamowite, ale to agonizing decisions, nie? Mm-hmm. Takie decyzje, że kurde, no co zrobić, jak tak zrobić, to będzie niedobrze, a jak tak, to jeszcze gorzej, a jak tak, to już w ogóle tragedia i w ogóle jak żyć. I wyłożone kilka tylko kart na rundę. I znowu, to jest specyfika gry, tak? I znowu ktoś przyjdzie i powie, kurczę, tamta gra jest dla mnie zbyt stresująca, nie podoba mi się, tutaj jest fajnie, bo trochę sobie tutaj pobuduję, mm-hmm. trochę tutaj, ty mnie czasami przyjdziesz, mnie wygonisz, ktoś wygra, ktoś przegra. Czyli mimo pierwszego wrażenia ciężkości jest to lżejszy Twilight Struggle. Bo... Nie. Gra jest na pewno bardziej skomplikowana. Natomiast jest bardziej, ma taki pozytywny feeling. Tak? Więcej rzeczy pozytywnie budujesz, mniej... Tak, zimna wojna dużo bardziej stresująca jest. No. Tak, a tam to jest bardziej, ale mechanicznie jest dużo prostsza. To nie podlega żadnej dyskusji. Ale znowu, i Twilight Struggle dla mnie to jest po prostu area control z fajną mechaniką CTG, tak? Mm-hmm. Czyli zagrywania tych eventów. I to robi tam tak naprawdę tą grę, bo tak to byłaby też prymitywna po prostu. Tutaj to, co jest fajne, to jest chyba po prostu przecięcie, tak? Przecięcie tych trzech rodzajów area control. Gdzieś tam jeszcze z tą mechaniką wojen, które też są sprytne. No niestety ta gra ma u nas na półce bardzo dużą konkurencję gier dwuosobowych, jeszcze w dodatku CDG, bo mamy Akryśniego, mamy Henty DC. No Polis nie jest CDG, ale też jest dwuosobówką z bardzo asymetryczną. Więc porównując te gry, które mam na półce, to tak jak powiedziałeś, no wolę siąść do tego, co mam już, niż pewnie dam z chęcią jeszcze jedną szansę, zagram w tą. Ale no, wolę zagrać po pierwszych takich wrażeniach moich w Akry, czy Henty DC, czy Labirynt nawet. No dużo tych gier mamy. Czy Virzintas Fall, który trwa dwuosobowo, no raz, że może 10 minut partia skończyć. Ale tak, tak, ale no... Na kolejne 10 minut. Znaczy ta gra mi uzmysłowiła, mimo takich pierwszych pozytywnych wrażeń, jak dobre gry mamy na półce, jak rewelacyjne gry mamy na półce, nie tylko dobre. Ta gra jest dobra, fajna, ale no, mamy gry rewelacyjne po prostu. Dla nas, bo to ciężko mówić o jakichś takich odczuciach innych niż subiektywne, bo dlaczego ktoś mnie spyta, dlaczego uważa, że Akry Śniegu są lepsze od tej? Nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, ale w Akrach czuję te zmaganie, czuję ten ciężar brnięcia w błocie, żeby to działo dotarło na czas. Czuję, że ten przeciwnik się zbliża. No tutaj to wciąż było przepychanie. Im więcej rozmawiamy o tej grze, tym moje odczucia są no, coraz bardziej negatywne. No. Są fajne w niej rzeczy. Są dużo ciekawych rzeczy, ale w całokształcie ja wolę zagrać. Szczególnie, że graliśmy 3 godziny w partię 3-turową. Wolę zagrać w inne gry. No. No ja powiem, 3 godziny to jeszcze nie jest źle, bo ja się bałem, że ona będzie 12 trwała. Tak, znaczy, gdybyśmy grali 6 rund, no to pewnie by tam doszło do 5 godzin. Wiadomo, zagraliśmy ile? 2, tak? 3. Połowę zagraliśmy gry. A, faktycznie. 3. Nic nie jest tak strasznie, jak tam mówią ludzie o 9 czy coś godzinach. Więc... Ale my dosyć szybko graliśmy, mimo wszystko. Tak. Mimo, że nie jesteśmy super, znaczy ja na pewno zamulam. To... Ale nie, no tutaj jakoś byłem poważnie zatrwożony siadając z tobą od stołu, że pierwszą turę skończymy rano, ale nie, no tutaj jest sprawnie nam poszło, naprawdę. Ja powiem tak, to może być gra, która zachwyci część osób, bo jeżeli lubią właśnie area control, jeżeli są na przykład wojennikami, jeszcze historycznie ich interesuje ten okres, to faktycznie mogą być zachwyceni tą grą, bo tu jest potencjalnie dużo fajnych rzeczy. Są, mówię, ci zdrowie, którzy myślę, że będą w każdej grze inni. Mhm. Albo duża jest w każdym razie możliwość jakby ich modyfikacji. Eventów jest mnóstwo, my żeśmy tak naprawdę kilka tylko odpalili.
Te żetony też będą wchodziły jakby w różnej kolejności, więc tutaj jakby pole do regrywalność, myślę, że jest spora. Gra jest ślicznie wydana, jest pięknie wydana. Naprawdę jak się przychodzi, to aż tak, aż człowiek, kurczę, o co tutaj chodzi w ogóle, prawda? Ta siatka połączeń, te kolorowe boksy. Tak, na początku narzekałeś na czytelność, ale myślę, że po godzinie dwóch już się... Czytelność mogłaby być lepsza, ale z drugiej strony ta gra tak ładnie wygląda, że no już trudno, tak? Jakby jestem w stanie przełknąć i to z doświadczeniem wyjdzie, tak? W sensie pierwsza partia, o, nie zauważyłem tego pola, ale już będę pamiętał, tak? Jak dostanę po plecach, więc to jakby jest taki koszt, który jestem w stanie przełknąć. Natomiast mówię, no dla mnie wadą jest, ja już czegoś więcej potrzebuję w grze, okej? To jest, mówię, mechanicznie, znowu, jakby wojennicy pewnie teraz tam się turlają ze śmiechu, ale dla mnie mechanicznie ta gra to jest bardzo złożone takie dwu, czy nawet dwuipółwymiarowe area control, bardzo sprytne i niestety nic więcej. Niestety nic więcej, bo nic mnie tutaj nie... Ani razu nie miałem w trakcie tej gry takiego efektu, o kurczę, nie? O kurczę, ale to było fajne, ale to było dobre. O kurczę, co tutaj zrobić, nie? To, co mamy w przypadku Polis, że ja jestem tak samo zainteresowany twoją rundą, jak i moją. Że tam się tyle wywraca po prostu w przeciągu rundy przeciwnika, że ja muszę się pozbierać po jego rundzie. Muszę już myśleć na gorąco, co się stanie. A tu niestety to no, nie jest gra solo oczywiście, ale jest to jakiś felt na sterydach. No, nie ma aż takiej interakcji, jak właśnie w tych grach. Wiesz co, teraz fajnie, że to o tym wspomniałeś, bo według mnie ta interakcja jest, tylko przez to, że tych punktów akcji jest dużo, bo praktycznie każdy żeton to jest około 6 punktów akcji, które dodatkowo jeszcze wzmacniamy sobie ministrami, wzmacniamy sobie długiem i tak dalej, z tego się robi około 10 punktów akcji praktycznie co runda. No. Więc jakby, gdybym ja chciał tutaj siedzieć i sobie wyliczyć, co ty możesz zrobić, to po pierwsze nie ma w ogóle sensu w tej grze według mnie, bo no okej, no ja sobie mogę policzyć, że możesz mnie tu skrzywdzić. No tak, tu, ale tu, nie wiesz, tu, jakie karty mam na ręce i tak dalej. No. Tak, ale to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że no okej, no wiem i co z tego. I tak jak będziesz chciał, to zrobisz. Tak, ale nie jestem w stanie, ja mogę pewne rzeczy sprawić, że będzie to bardziej nieefektywne. Tak. Mówię, okej, znowu to jest jedna tylko partia, tak? Więc to też takie, nigdzie nie byłem i tyle się tak, znam. Ale mówimy o zupełnie o pierwszych natomiast wrażeniach. Jakby, czego ja być może jeszcze nie zobaczyłem w tej grze, a co sobie wyobrażam, że mogło być. Na przykład właśnie sprytne odcinanie od zaopatrzenia na planszy. To może być bardzo fajne, tak? Czyli zaopatrzenia w jakim sensie? No w sensie odcinanie... Rynków, tak. Odcinanie. To, no ale okej, no jak będzie można sprytnie właśnie odcinać, albo trzeba będzie bronić się przed tym odcięciem, to sprawi, że ta gra dla mnie nagle stanie się wow. No nie. Na pewno zyska, tak? Ale ja to sobie jestem w stanie wyobrazić. Co tu się może jeszcze takiego wydarzyć na tej planszy, co sprawi, że ta gra stanie się dla mnie wow? No ja tego nie widzę, szczerze powiedziawszy. Nie widzę, wiesz, czegoś takiego, że okej, może jakbym zagrał jeszcze drugą, trzecią i czwartą partię, to bym coś takiego zobaczył w tej grze niesamowitego. Ja mówię, jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy są zachwyceni tą grą. Dla mnie to jest zbyt mało po prostu. Brakuje mi tak naprawdę... Ta gra jest dla mnie płaska, tak? To jest bardzo skomplikowane area control i nic więcej, a nie jakieś przecięcie na przykład Wargame'a z Political, jakiś tam z Consimem, z jakąś ekonomią, co na przykład wspomniałeś o Pax Renaissance. Ja tam bardzo czuję aspekt ekonomiczny, ja tam bardzo czuję aspekt militarny, ja tam niesamowicie czuję aspekt polityczny zarówno pomiędzy graczami, jak i w ramach pojedynczych tylko krajów, gdzie mogę kontrolować kilka krajów i osłabiać jedne kraje kosztem innych i tak dalej, tak? Mogę samemu tak naprawdę sobie przy użyciu mechaniki gry tak naprawdę aplikować pewne wydarzenia polityczne na planszy, a tutaj po prostu dokładam znacznik na polu, które się akurat nazywa polityka, bo mi będzie to potrzebne, żeby zdobyć 3 PZ-y. Tak jak mówię, no, jakby to się nazywało marchew albo... Tak jak mamy powiedzmy niesamowity wyścig w Hand in the Sea, gdzie też są tylko punkty, ale tak naprawdę czuć ten intensywność tego wyścigu, kto się szybciej dozbroi, kto szybciej dopasuje się do sytuacji na planszy odpowiednią strategią. Tutaj nie ma takich zwrotów akcji chyba. Tak. Jest tak. Taki po prostu powolny, jeśli ktoś lubi tego typu gry właśnie, gdzie mamy powolny, statyczny taki rozwój,
no to mu się ta gra spodoba. Jeśli tak jak ty mówisz, ktoś szuka takiej dynamiki, że ktoś coś zrobił, wow, ja muszę się szybko dostosować, zmienić taktykę, kurczę, jak to zrobić? No to nie, to tu się zawiedzie. Ale no wiadomo, no wszyscy szukamy czego innego w grach i tutaj nie są nasze zarzuty do gry, tylko do naszych, to są nasze oczekiwania po prostu. Tak. No, i tyle. Ale wiesz, to słuszna uwaga, bo może jeszcze powiedzmy trochę o plusach tej gry. Faktycznie, to bardzo fajnie zaznaczyłeś, że tutaj po pierwsze jest ten aspekt jakiegoś tam, no powiedzmy budowania, tak? Budowania swoich wpływów tak naprawdę, tak? Czyli dokładania tylko znaczników, ale tutaj no strategicznie w jakimś stopniu czuć, tak, że jeżeli ktoś bardziej w Europę czy w jakiś określony region bardziej inwestuje, to z czasem mu to się zacznie jakby zwracać i ta gra będzie w jakimś kierunku podążała, prawda? Unikalnym tak naprawdę, tak? Bo w tej partii zagram sobie na to, że skupiam się głównie na Europie, w innej się będę skupiał na Karaibach czy jeszcze na czymś innym. Więc jakby to faktycznie jest, tak? Jest jakiś aspekt strategiczny, tak? Tu dużo rzeczy się taktycznie dzieje, czyli tu jest ta interakcja, ale jednak strategicznie chcemy sobie coś zaplanować, prawda? Tylko mówię, no mnie smuci to, że ja inwestuję w Europie, tak, bo dostanę ileś tam punktów za dominację. Albo bo inwestuję w Indie, bo dostanę ileś punktów. No właśnie, nie wiem, czy tutaj nie jest minusem, jeśli mówimy o plusach, ale w zimnej wojnie było zaskoczenie z tą kartą dominacji. To znaczy, ja miałem ją na ręce, wiedziałem, że zależy mi na regionie, powiedzmy, Europy, więc robię blef gdzieś tam, powiedzmy, przyczajając się w Afryce, w innych regionach, żeby odwrócić przeciwnika uwagę od Europy i na koniec, bach, gdzieś tam zagrać tą Europę i ją jednak zgarnąć. Tutaj wiemy wszystko, co gdzie, za co będą punkty. Od początku wiemy, że tu będą 3 punkty, tu będą 2. I tu może znika gdzieś ten aspekt blefu. Oczywiście mówię to po pierwszej partii. Być może ktoś po 10 partiach zupełnie się nie zgodzi, powie, że blef tutaj jest niesamowity. Ale ja tego blefu tutaj możliwości tak nie zobaczyłem. Te komba, mimo że silne, to były takie bardziej jednorazowe zajęcie czegoś, ale nie pozwalały mi wyprowadzić w pole ciebie, no bo nie, ale to mówię, to jest po pierwszej partii takie. Wiesz, to ja jeszcze jest jedną rzecz, się przyczepię. Że tu, i to też jest kolejna rzecz, która tak jakby teraz do mnie dociera. Że ta gra pod wieloma względami jest niestety generyczna. W sensie patrzysz na planszę, jest tak śliczna, ja myślę, o kurczę, tutaj Europa, tutaj jest Szkocja, tutaj mamy Bawarię, coś innego, tak? Patrzę sobie na Karaiby, tutaj mam korsarzy jakiś, tutaj mam bukanierów, tu jeszcze jakieś fajne Martyniki, Santa Lucia i tak dalej. Ale na końcu zdobywam sobie po prostu pole, które mi daje jakąś ikonkę, która mi na koniec daje PZ-y. I to jest strasznie generyczne. Nawet zwróć uwagę, że jeszcze raz te żetony się nazywają jak? Korzyści. Korzyści. Mhm. Te korzyści tak samo. Zdobywam jakieś pole i niby te korzyści, okej, one są tematycznie związane z danym polem, ale te korzyści znowu są +1, -1 modyfikator, zmniejsz wartość do 1 i tak dalej. Tak? One są strasznie generyczne. I to jest dla mnie... Tak trochę, szczerze powiedziawszy, to taki trochę się czuję oszukany pod tym względem. Ja rozumiem, że znowu, tak, że to jest, że ta gra i tak jest złożona i skomplikowana, jakby tutaj jeszcze dokładać, że każde pole ma jakieś własne zasady i tak dalej, to już w ogóle byłby potwór. No tak, autorzy sami mówili, że chcieliby wprowadzić dodatek wprowadzający umiejętności liderów w armiach elitarnych. No to już w ogóle by było kosmos, jeśli chodzi o myślenie. No ale... Ale mówię, no ja się cofam i myślisz sobie, patrz, tak fajnie zdobywałeś na przykład te punkty, jeszcze raz księdza? Przejęcia. Przejęcia, tak? Jakieś dostawałeś się w rejony świata niedostępne dla mnie, prawda? Ale fajnie to na kolejną rundę nie miało dla mnie dużego znaczenia, tak? Że zdobyłem kontrakty niewolnicze, które tam... No... Czy wiesz, strategicznie to miało, no pewnie miałoby jakiś wpływ i tak dalej, jakby jeszcze utrzymać grę, ale to już mniejsza o to, prawda? Jak było wynik gry, tylko... To znowu, no pewnie ty masz jakieś ciekawsze jeszcze te umiejętności. Moje były strasznie generyczne. I one oczywiście przydatne w grze i tak dalej. Mechanicznie działało to wszystko. Tylko takie dla mnie bez polotu zupełnie. Takie, wiesz, dodaj tu jeden, odejmij tutaj jeden. Tyle. I to jest dla mnie takie... Smutne. Smutne, no. No to jest smutne dla mnie tak naprawdę. Bo de facto po prostu mam planszę z ilomaś punktami. Według mnie klimatu to naprawdę poza ministrami, poza zdarzeniami jest wojnami, tak? Jakieś zdarzenia związane z wojnami.
klimatu politycznego nie ma. Żadnego politycznego, ekonomia jest prymitywna, tak, bo ten dług jest sprytny, jest okej, ale to nie jest to. No smutne to jest. Tak, to nie jest gra ekonomiczna. Tak, nie jest. Nie jest. Nie jest to gra ekonomiczna. Ale oczywiście no, nikt też takiej nie zapowiadał. No, to są może nasze gdzieś tam wydumane. Tak, słuszna uwaga. To też, że może się czepiam, że osioł nie umie fruwać, prawda? No, że my się nastawialiśmy na coś innego troszkę. Dobra, to są nasze pierwsze wrażenia. Pewnie wiele osób się z nimi zgodzi, bo gra ma wielu fanów, ale no myślę, że uczciwie jest też powiedzieć o takich pierwszych. Ja osobiście myślę, że ty też, że z chęcią jakby wysłuchamy jakiejkolwiek polemiki i tego, że... Tak, szczególnie od osób, które zagrały już 10-15 i tam więcej partii, co je urzekło no, w tej grze, bo to czasem jest magia, po prostu chemia, że coś nas po prostu chwyta za serducho i nie ma z tym jakichkolwiek argumentów, ale przy okazji takie osoby też są w stanie powiedzieć więcej, bo miały tą chemię, miłość i zagrały 10-15 partii. I być może jest tak, że ja usłyszę, że w tej grze robi się takie i takie numery i chętnie zasiądę do drugiej, trzeciej partii. Mądrzej się o to. Tak, bo to też jest fajne. Zwracać uwagę, prawda? Więc no, tak jak mówimy, nie robimy recenzji, tylko po prostu nasze takie od serca pitolenie graczy, ale myślę, że to też jest jakiś kierunek dla kogoś, kto się zastanawia nad zakupem tej gry i powiedzmy gdzieś porusza się w takich grach, które my lubimy, albo w takich grach, które nie lubimy, to będzie mógł sobie dopowiedzieć. A dla kogo byś powiedział, że ta gra będzie prawdopodobnie się spodoba? Dla kogo będzie hitem, okej? Okay? Bo być może mnie niekoniecznie poruszyło, ale... No ciekaw jestem, jak fani Zimnej Wojny do tego podejdą. Mi się wydaje, że jeśli Zimna Wojna się podobała, no to też się powinno spodobać. Tak. Też mi się wydaje, że to fanom Zimnej Wojny może bardzo wsiąść. Jeżeli ktoś grał już Zimną Wojnę... Tak, lubi te przeciąganie liny, te walki o wpływy. To ta gra według mnie ma pewien pierwiastek podobieństwa. Właśnie to głównie Area Control, ale jest na tyle świeża, na tyle nowych rzeczy, nowych wyzwań daje i nowych mechanik, że tak, to według mnie... Tak, to są miłośnicy takich rozrywek no, statycznych, tak jak mówię. No, Polis jest... zupełnie inną grą. Tak no, przyrównuję do innych gier, które znam. No, bo... no właśnie w porównaniu z jakimi grami, prawda? Bo są gry, które są jeszcze bardziej estetyczne, są gry dużo bardziej dynamiczne, tak? Tak, no. W labiryncie. Ale to znowu, to jest cecha gry. Przy czym ja bym nie powiedział, że tu się mało dzieje. Tu się zupełnie dużo dzieje na planszy. No w każdej rundzie dużo, że się mi tutaj miesza. Krew mnie zalewało. No ale nie aż tak bardzo, no bo częstowałeś mi cukiereczkiem. Mi od Zimnej Wojny ta gra się podobała dużo bardziej. Okay. Jeśli miałbym na stole leżałyby dwie, na pewno bym zagrał w tą. Przez ten właśnie odjęcie ciężaru z kart wydarzeń. Ma to swoje negatywne cechy, tak, o których wspomnieliśmy, ale mimo wszystko przyjemniej mi było wejść w tą grę i po niej nie czuję się tak wymięty jak po Zimnej Wojnie. Okej. Okay. No ja myślę, że ona według mnie się spodoba fanom po prostu Area Control. No, jeżeli lubicie grać w Area Control, to jest gra dla was. Przy czym no ona jest długa, tak? Ona jest długa i jakby wejście w grę jest troszeczkę wymaga czasu, ale zasady nie są jakieś strasznie skomplikowane. No są prostsze gry, ale ta jest dobra. No, to jest też taka pułapka Area Control, bo mi Area Control to od razu gdzieś tam przychodzi z tyłu głowy taki Blood Rage, czyli nawalanka, zapychanie pola. O zupełnie innej dynamice, więc to tak jak powiedzieliśmy tutaj jest tak statycznie. To jest Area Control, ale takie powolne. No nie jest na pewno jak w Blood Rage, tak? Wszyscy giną jedną akcją. No i Loki daje punkty. Dobra, dziękujemy za wysłuchanie. Pewnie fani tej gry wyłączyli nas po 10 minutach, ale... Ale nie, to nie mówię, ja czekam na polemikę. Ja będę bardzo wdzięczny, bo może właśnie czegoś po prostu nie zobaczyłem. Tak. Nie jesteśmy alfą i magą, szczególnie po pierwszej partii, to może być wyruszenie z fusów, tylko no, powiedzmy oparliśmy się o doświadczenie innych gier, które bardzo lubimy. I naszego usta. Tak. No, także dziękujemy. Dziękujemy. Pozdrawiam. A w ogóle, moim zdaniem, jeżeli ktokolwiek może się tym, komukolwiek to się może podobać, bawić się, to znaczy, że nie kochał nigdy swojej matki.